Witamy w kolejnym odcinku 5 sposobów na. W tej części jak bumerang powracamy z ideą lifehacków. Jak już wiecie, są to szybkie porady życiowe. Dlatego nie będę zanudzał i zapraszam Was na pierwszy sposób. Czasem bywa tak, że wieczorem złapie nas niespodziewane gastro, no i musimy coś na szybko opierdzielić. Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, kiedy do naszego ulubionego dania brakuje jakiegoś składnika. I tu mam dobry przykład. Ostatnio miałem ochotę na naleśniki, no ale zabrakło mi do nich jajek. Na szczęście jest pewien patent, który zastępuje jajka w cieście. Naleśniki robię standardowo. Mąka, mleko, troszkę cukru, soli, no i czas to wymieszać. Dobra, ciasto prawie gotowe, no ale dalej brakuje mi tu kurzych jajek, więc już Wam mówię, co w takim wypadku zrobić. Jak widzicie, mam tu rozgniecionego banana i zasada jest prosta. Jeden banan zastępuje dwa jajka. Banana wrzucam do miski i całość mieszam. Teraz na patelnię wlewam ciasto. A po chwili naleśniki gotowe są do jedzenia. Tym sposobem możecie zastąpić jajka w każdym cieście. A efekt będzie ten sam. Ciasto po prostu wyjdzie. Pewnie nieraz mieliście akcję ze śrubką, którą tak długo odkręcaliście, że aż się wyrobiła. Jak się domyślacie, zaraz sprzedam Wam pomysł, jak sobie poradzić z takim problemem. Na wyrobioną śrubkę zakładam gumkę recepturkę, która musi być gruba i mocna. Kiedy gumka znajduje się nad śrubką, przekładam śrubokręt i mocno dociskam. Teraz się skupcie, bo to najważniejsza część sposobu. Odkręcamy. Śrubka z uszkodzonym łebkiem nie miała szans z gumką. Tak czy siak, pamiętajcie, aby uszkodzoną wymienić na nową. Żyjemy w takich czasach, gdzie nie ma czasu na takie rzeczy jak prasowanie. Można oczywiście koszulkę albo spodnie oddać mamie, no ale ile Wy macie lat? Musicie sami o siebie zadbać. Tym bardziej, jeżeli wychodzicie gdzieś na spotkanie, a Wasza ulubiona koszulka wygląda tak. No przecież to jakby ją pies wymiotował. Ale ja mam sposób, jak bez prasowania doprowadzić coś takiego do porządku. Pierwsze, co trzeba zrobić, to powiesić taką koszulkę na wieszaku, aby łatwiej ją było naprostować. Do spryskiwacza wlewamy około 50 ml octu ryżowego i 300 ml wody. Całość mocno wstrząsamy. Teraz kilka psiknięć, chwila odpoczynku i niech ocet z wodą działają za nas. Wystarczy wystawić taką koszulkę na działanie słońca albo położyć ją przy źródle ciepła na około 10 minut. Jak widzicie, wszystkie zagnieceniania na koszulce zniknęły. Od razu uprzedzam wszelkie pytania na temat octu. Użyliśmy octu ryżowego, którego zapach jest znacznie słabszy od normalnego octu. I poza tym szybko wyparowuje. Świeżość. Od czasu do czasu lubię sobie pyknąć jakąś gierkę lub obejrzeć filmiki na smartfonie. Jest jednak jedna sytuacja, która niesamowicie mnie drażni. To stos reklam, które wyskakują przy darmowych aplikacjach. Ale zaraz pokażę Wam patent, jak takiej sytuacji uniknąć. Zobaczcie, oglądam sobie filmik i ilekroć go zapauzuję, to wkurza mnie ta wyskakująca reklama. A wystarczy wejść w tryb samolotowy. Nie dość, że nikt nam nie będzie zawracał dupy, to jeszcze reklamy w magiczny sposób znikną. Warto też wspomnieć, że jeżeli Wam się gdzieś spieszy, a baterię macie prawie rozładowaną, to włączcie ten tryb. Naładujecie ją dużo szybciej niż normalnie. A skoro jesteśmy przy ładowaniu, to zdradzę Wam jeszcze jeden zajebisty patent. Myślę, że wielu z Was śpi z telefonem przy głowie i w nocy właśnie go ładuje. A wtedy za żadne skarby nie widać, jak podłączyć wtyczkę. Teoretycznie mamy 50% szans, że zrobimy to dobrze. Ale w praktyce 95% prób kończy się fiaskiem. Mój sposób jest bardzo prosty. Wystarczy, że gorącym klejem zrobię kropkę na górze wtyczki. Teraz w nocy wyczuję kciukiem, gdzie jest góra, i spokojnie podłączę ją do naszego smartfona. W efekcie dostaliście na klatę 3 proste rozwiązania odnośnie naszych smartfonów. Myślę, że wielu z nas mogą się one przydać. Spróbujcie sami. Nie oszukujmy się, nie każdy w kuchni ma na wyposażeniu wagę. Tym bardziej, jeśli jesteś studentem. W wielu przepisach bywa tak, że trzeba podać w miarę dokładną gramaturę składników. Zaraz pokażę Wam, jak zrobić awaryjną wagę. Najzwyczajniej w świecie wieszam wieszak na szafce, a na obu jego końcach dwie zwykłe, jednorazowe siatki.
Waga jest już prawie gotowa. Potrzebuję 400 g cukru. Najszybciej będzie w takim wypadku sięgnąć po jakiś produkt o zbliżonej gramaturze. Tutaj mamy 175 g serka, więc odpada. Ale kefir już ma 400 g. Idealnie. Do jednego worka wkładam nasz kefir, a do drugiego wsypuję cukier. Jak waga będzie się poziomowała, znaczy to, że osiągnęliśmy nasze 400 g. Można również skorzystać z butelki. Ja mam tutaj butelkę po Coca-Coli 1,75 litra. Jak ją uzupełnimy po sam czubek, będziemy mieli około 1,8 litra. Wystarczy, że w połowie zrobię kreskę i wiem, że jest tu 900 ml. Kolejna połówka to 450 ml, kolejna 225 ml i tak dalej, i tak dalej. 1 litr to w przybliżeniu 1 kg, dlatego jeśli potrzebuję jakiegoś produktu 450 g, wlewam dokładnie tyle samo wody. I w ten sposób mamy prosty odważnik. Nie mówię, że waga jest super precyzyjna, ale w ostateczności spisze się całkiem dobrze. Spróbujcie sami. Kolejne 5 lifehacków mamy już za sobą, także przyszła pora, abyście przetestowali je u siebie. Do szybkich porad życiowych będziemy wracać co jakiś czas. Jednak w kolejnym odcinku zaskoczymy Was czymś zupełnie innym. Jesteście ciekawi czym? Już za tydzień się przekonacie. Do zobaczenia. O, w mordę! Uci łany łany, giecik pęk pęk. Dalej mi brakuje jajek, więc już Wam mówię, co w takim wypadku zrobić. Zapisać się do klubu Eunucha. Łatka wierzyć pierś! Małe, ale trzeba poprawić. Nagraj wyczytnik kart. To jest, kurde, wejście do Matrixa, ty w ogóle się nie znasz na niczym. Kurde, dzisiaj będzie ciężko, coś czuję, wiesz, ja p***dolę.